Cześć, witam Was serdecznie w styczniu. Dzisiaj tak nietypowo, bo dzisiaj będzie o zbiorniku na wodę i o prysznicu. U nas na działkach jest tak, że ta woda w okresie letnim jest trochę reglamentowana, dlatego że studnia nie ma takiej wydajności, jakie jest zapotrzebowanie na wodę. A więc zrodziła się potrzeba takiego magazynowania wody, żeby mieć ją w okresie, w których jej nie ma. No i oczywiście od zawsze była potrzeba takiego prysznicu, gdzie woda będzie troszeczkę cieplejsza, żeby po tych pracach działkowych można było się doprowadzić do porządku i godnie dojechać do domu, o tak się wyrażę. A więc co? A więc były różne projekty, jeżeli chodzi o działkowy prysznic. No na początku były takie koncepcje z beczką, że zawsze chciałem mieć beczkę, że do beczki się wodę naleje, no i tam się tam w tej beczce zagrzeje i potem będzie ta woda ciepła. Ale jest problem z dystrybucją później takiej wody, bo ona jest, jak gdyby nie ma ciśnienia, nie ma jak wziąć tego prysznica z wody z beczki, no jest ciężko. A więc powstał projekt rury kanalizacyjnej, zamkniętej od dołu, no gdzie się potem wodę nalewa, ona jest wysoka na 3 metry, wobec tego można już powiesić prysznic i no i taką rurę wykonałem. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. O. Wygląda. No i to jest ta konstrukcja, rura kanalizacyjna, pomalowana na czarno. U góry zamknięta po prostu obciętym takim wiaderkiem, na dole zaczopowana takim specjalnym korkiem do tych rur. Kręcone tutaj jest kolanko, do tego kolanka przykręca się tą wylewkę, ten kran. W momencie, kiedy chcę to napełnić, po prostu łączę szlaufem tą końcówkę z wodociągiem działkowym, odkręcam dwa krany, całość rury wypełnia się wodą, no i tak naprawdę i już i wszystko. Jeszcze pokrótce powiem Wam, jak to jest zamocowane. To są cztery pręty zbrojeniowe, które są zabetonowane w podłożu. Opaska sam zrobiłem z takiej zwykłej blachy, zaciśnięta dwoma śrubami i muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o stabilność, to nie ma z tą konstrukcją żadnego problemu. Nawet podczas silnych wiatrów wszystko stoi bardzo, bardzo stabilnie. Woda w środku nagrzewa się do jakichś 40 stopni. Tak naprawdę na tym mi zależy, żeby nie była za gorąca, żeby nadawała się i do podlewania, i do mycia naczyń, i do mycia się po prostu. Tyle jeśli chodzi o prysznic działkowy. Gdybyście mieli jakieś pytania, to piszcie, z chęcią odpiszę. A jeśli chodzi o działkę, to sprawy mają się tak, no że niestety, ale chodzi kret, porobił sobie nowe kopce, no i właśnie tak muszę z nim tutaj żyć. Tutaj niewiele się zmieniło. No zmieniło się jedno, ponieważ rozgrzebałem kompostownik. No, teraz podejdę. Wyjąłem z kompostownika ziemię, no i jest tam, bo tam była taka kiepska trawa. To na razie wszystko takie rozgrzebane. Tu widać jeszcze jabłka z lata i popiół z pieca, który nasypałem. Tutaj popiół z drewna oczywiście, żeby odkwasić tą ziemię. Całość jest do posprzątania, ale w tym momencie jest to niemożliwe, bo mróz wszystko ścisnął i czekam
na lepsze czasy. Także takie rozgrzebane na razie musi być. No i co? I trawa jeszcze tak naprawdę zielona. No i wszystko, nic się nie dzieje. Czekamy do wiosny. Na dzisiaj to już wszystko. Serdecznie Wam dziękuję. Cześć.